Drodzy młodzieżowcy, w imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz własnym serdecznie pozdrawiam uczestników finału 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Dolny Śląsk 2016. Jestem przekonany, że impreza będzie stać na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wśród uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na pewno są przyszli mistrzowie olimpijscy, medaliści mistrzów świata i Europy, drogi następcy Justyny Kowalczyk, Tomasza Sikorek, Małysza, Kamila Stoka czy Zbigniewa Kuzyna. Szczerze mam życzę, byście poszli w ich ślady, aby osiągnęli lepsze odzyskanie przez rodziny. Na pewno jednak i wy, i wasi trenerzy wiecie doskonale, że droga na sportowe życie jest trudna i długa, a prowadzi przez lata wypełnione są między innymi oraz naszymi stadionami. Życzę wam wspaniałych zawodów na niezwykle gościnnym Dolnym Śląsku. Życzę rywalizacji klubu Fair Play z pełnym poszanowaniem przepisów i regulaminu sportowego. Trenerom satysfakcji z wysiłku włożonego do przygotowania do pierwszych dostatków, sędziom wyłącznie sprawiedliwych rozstrzygnięć, za ślicą, wśród których nie zabrakło na charakterze jego zawodów, bo wiele ich emocji. Słowa szacunku kierują do wszystkich organizatorów olimpijskich spotkania młodzieży, gospodarza Dolnego Śląska oraz wszystkich rolników Dolnego Śląska i Federacji Sportowej. Jest teraz, już teraz serdecznie dziękuję za stworzenie spokoju młodzieży możliwie najlepszych warunków, tak do sprawdzenia w trakcie realizacji poziomu